Chcę powiedzieć, że jest mi bardzo miło gościć Państwa tutaj po tak wielkim sukcesie, jaki został osiągnięty właśnie na tych akademickich mistrzostwach sportowych. To, co wspomniał Pan Bogdan, że jest to pierwszy taki wielki sukces akurat studentów, to chyba no nikt nie wątpi i szkoła jako szkoła, która od lat wpisuje się w nasz rytm pracy, funkcjonowania całego miasta, coraz bardziej zaznacza swoją obecność nie tylko w mieście, w regionie, w kraju, ale także i na terenie Europy. Ten sukces jest wyjątkowy i jeszcze raz serdecznie gratuluję tu na ręce trenera, wszystkim zawodnikom, że tak wspaniałe wyniki mogli osiągnąć, a jednocześnie przysporzyć tutaj w ramach tej promocji klubę dla naszego miasta i dla uczelni Tobrzyskiej. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Zawsze marzyłem, żeby ten tenis był na tej uczelni, żeby rozwijać tenis stołowy i pamiętam, że w pierwszych chyba dwóch albo trzech latach nie mogliśmy w ogóle wyjść drużyną z półfinałów Mistrzostw Polski na Mistrzostwa Polski. Wiadomo, że zawsze są cztery półfinały, żeby dojść do tej najlepszej szesnastki Mistrzostw Polski. Po dwóch latach weszliśmy do najlepszej szesnastki uczelni w Polsce i za pierwszym razem zdobyliśmy w 2014 roku brązowy medal. To już był dla nas ogromny sukces, bo mieliśmy pierwsze miejsce w PWZ-ach, czyli w typach uczelni, a brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Kolejny rok, 2015, złoty medal Mistrzostw Polski, już w klasyfikacji generalnej i oczywiście złoto w PWZ-ach, tak więc już przywieźliśmy dwa złote medale. Tak więc już za 2015 rok, można powiedzieć, dostaliśmy się na Mistrzostwa Europy, czyli na tak zwaną uniwersjadę. Za to zawsze jest tak, że aktualny mistrz kraju danej narodowości jedzie, ma prawo startu w Mistrzostwach Europy. Zaraz jeszcze dojdę do kolejnego, bo w tym roku znowu wywalczyliśmy Mistrzostwa Polski, tak więc dwukrotnie wywalczyliśmy Mistrzostwa Polski i tylko Rzeszów, który był w tamtym roku mistrzem Europy i tylko AZS-a WF Gdańsk z nazwiskami jak Gruba Kucharski, tylko oni obronili tytuł akademicki mistrzostw Polski, tak więc to już można powiedzieć zapisaliśmy się w annałach Polskiego Związku Tenisowego, no i też w annałach sportów akademickich. Chcielibyśmy oczywiście tutaj też na ręce pani rektor, bo dwie kadencje była z nami i wspomagała nas sport, tak więc chciałbym przekazać na pani rektor medal. Mam też beneficjentką. Tak, więc proszę sobie na pamiątkę zatrzymać medal. Ja już sobie wzięłam tak, żeby nie wiedząc o tym, że otrzymam taki medal, tak na wszelki wypadek poczułam się też już uhonorowana tym sukcesem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.